Dobiegła końca połowa kadencji samorządowej. Gmina Lipinki ten czas dwóch minionych lat wykorzystała dobrze. Przeprowadzono szereg inwestycji, zastosowano wiele nowych rozwiązań z korzyścią dla mieszkańców. Dziś gmina może poszczycić się osiągnięciami zarówno w dziedzinie infrastruktury dróg gminnych, jak i ochrony środowiska, oświaty i kanalizacji. Dużą część środków budżetu gminy, bo ponad 2 miliony złotych, pochłania oświata. Jak mówi stare przysłowie z pustego i Salomon nie naleje, konieczne było pozyskiwanie środków zewnętrznych. Udało nam się wychować kilku wybitnych, kwalifikowanych pracowników, stworzyć dobry zespół pozyskiwania środków, dobry zespół zamówień publicznych, pracowitą księgowość. Akceptacja tego typu rozwiązania spotkała się z aprobatą radnych, a jak twierdzi wójt, współpraca z radą jest bez zarzutu. Co dzisiaj jest bardzo ważne i trudne, że mam wspaniałą współpracę z radą gminy, nie na zasadzie jakiegoś klakierstwa, ale na zasadzie po prostu tego, że ten wzajemny szacunek, zaufanie jest tak duże, że ja mogę pracować intensywnie i to bardzo intensywnie. Dzień mojej pracy to jest grubo ponad 12 godzin. Codziennie staram się coś załatwić dla swojego społeczeństwa, a Rada Gminy nie absorbuje mnie działaniami tego, że na każdej komisji muszę siedzieć i być gadającą głową, tylko oni przyjmują hasła, inteligentni ludzie to rozwijają i idziemy do przodu. To jest ważne. Przypomnieć należy, że gmina położona jest w obrębie Magórskiego Parku Narodowego, zajmującego obszar około 10 km kwadratowych powierzchni gminy. Ekologia jest tutaj priorytetem. Zrobiliśmy, jak dla małej gminy, niebagatelną ilość. 15 km kanalizacji, 3 pompownie, 2 stacje uzdatniania wody. W roku pierwszym kadencji wydaliśmy na inwestycje niewiele mniej jak 4 miliony. Zajęliśmy się również, kontynuowaliśmy ten Park Lipiński Centrum. Projekt rewaloryzacji zabytkowego parku zdobył pierwsze miejsce w Małopolsce spośród wszystkich 17 zakwalifikowanych do dofinansowania projektów ochrony i opieki nad zabytkami. Projekt na dokończenie rewaloryzacji parku w Lipinkach zdobył 79 punktów na 83 możliwe. W tym roku pozyskaliśmy dalsze środki, to unikalne środki z programu Warszawski. 90%, panie redaktor, dofinansowania. Warto wiedzieć, że projekt uzyskał o wiele wyższą ocenę niż proponowana przez miasto Gorlice restauracja parku miejskiego imienia Wojciecha Biechońskiego. Temu przyznano tylko 61 punktów. Oprócz tego inwestowaliśmy w drogi, w tym most w Rozdzielu. Również inwestowaliśmy w wodociągi w Bednarce. Oni mają już część wodociągów. To jest lokalny źródeł, boisko w Pagorzynie. Budowaliśmy piękne tutaj centra w Bednarce i w Rozdzielu. No to one kosztują około 300 tysięcy każde. Pojawiamy się na listach gmin najlepszych w Polsce. 2007, 2010, 2011 i 2000 właśnie tym roku 16 znaleźliśmy się na 39 miejscu w Polsce. Od lat gmina stawia na sport. 15 listopada bieżącego roku w Pałacu Zamojskich w Warszawie podczas uroczystej gali Klub Sportowa Polska wyróżnił gminę Lipinki jako podmiot działający na rzecz rozwoju infrastruktury sportowej i krzewienia sportu wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnych. Zarząd klubu przyznał gminie wyróżnienie Sportowa Gmina 2016. I w sporcie jesteśmy mistrzami. Co kosztuje gminę? Chociaż podkreślam, że w stosunku do potrzeb dajemy za mało, bo niewiele ponad 100 tysięcy nie są duże pieniądze. No dodam, że mamy wspaniałych strażaków. Wóz do gaszenia pożarów chemicznych, wóz bojowy za 750 tysięcy. Lipinki 2 auta, Wójtowa 2 auta. Do Bednarki kupiłem samochód też. W tej chwili w ramach Związku Ziemi Gorlickiej dużo realizujemy zadań. Mamy kupić 2 beczkowozy dla strażaków, agregaty dla każdej jednostki, sprzęt. Chcemy jednostki wyposażyć w duże agregaty 15 kV. Przygotujemy się do oszczędzania energii i ekologii. Budynek Urzędu Gminy, drugi raz budynek gimnazjum w Lipinkach i budynek szkoły w Krygu będziemy termomodernizować. Następne inwestycje, którą przygotujemy mieszkańców, to jest z zakresu ekologii. Uda się wymienić piece na nowe według tych środków, które w tej chwili przygotowujemy. Przygotowujemy ścieżki rowerowe i planujemy wspólnie z miastem Gorlice, gminą Sękową, miastem gminy Biecz, pod hasłem ścieżki rowerowej jednostronnej. Wszystkim swoim mieszkańcom życzę dużo zdrowia, radości, spełnienia wszystkich marzeń, łaski Bożej i wszystkim mieszkańcom tutaj ziemi gorlickiej.